Prima Maria. TS008A. To ty. Ty będziesz moim mężem. A co to za kupa gówna? Zawsze te 30 lat. Dlaczego mam być twoją żoną? Po co? Dlaczego w naszych myślach nie ma naszych dzieci? Zauważyłem, że płacze w międzyczasie. I ciche łzy dowodzą, że już wierzy, że tak ma być. Powiedz mi mój niby mężu, czy to jakaś pułapka? Jest wyjście? Czy musimy iść do ich chcę? Czy możemy mieć wolny wybór? Czy i tak stanie się jak się pokazuje? Milczałem. Pustka w głowie i natłok jej myśli, nie moich. Słuchaj Maria, ja nie wiem, czy ty jesteś mną, czy to gra naszych myśli. Opuściłem głowę. Geniusz. Ryknęła na mnie. Jeśli jestem geniuszem, to powiedz, dlaczego nie widzieliśmy ani poczuli miłości, przywiązania i seksu? Dlaczego w naszych wspólnych myślach nie ma przyzwolenia, ani widoku ślubu czy choćby tych dzieci? Gdzie są nasze choroby? Gdzie złość na głupiego urzędnika, albo na kierowcę innego auta, który właśnie zajechał nam drogę? Gdzie wspólne zakupy i gdzie wspólny zachód słońca? Jeśliś moją żoną, to gdzie nasze życia i rozterki? Co dobre, a co zdradą? To wszystko nie jest przyzwoite, ani miłe. Powiedz mój obcy, dlaczego ojciec przysłał mnie do ciebie dzisiaj? A co to ja? Krzyczałem i machałem rękami. Czułem się w pułapce, a jej ostatnie pytanie przeraziło mnie do głębi. Dotknęła mnie, czule, jak mi się zdawało, ale i ona bała się każdej następnej chwili razem ze mną. Jej myśli krążyły wokół obrazu staruchy zwiędłej i pomarszczonej, co kijkiem kamienie obracała szukając uparcie, właściwych. Boję się, powiedziała Indianka. Jestem taka, taka. Myślnik patrzyła na mnie przerażona. Sam wiesz, że nie mogę teraz wyjść do domu. Musimy to rozplątać. Nie chcę być twoją żoną, ani nie chcę skończyć jako babka o kiju. Obcy głupku, czytasz me myśli. Pomocy. Usiądź koło mnie tu na kanapie. Owinij nas tym panchem. Pozwalam ci zobaczyć wszystko o mnie. Maria, pozwalam ci przeczytać moje życie i myśli. Po cholerę? Odburknęła. Że przez to będę niby lepiej tańczyć w dyskotece? Czy jak? Będę znała twoje dalekie kraje? Twoją Polskę, czy Europę? Może przestaniesz się tak bać? Wrzasnąłem nagle i siadła przy mnie, a jej ręka zrobiła przypadkiem i z impetem siniaka na mojej nodze trzęsła się. A ja czułem jej strach. I mój do tego, dużo większy niż jej. Gapiłem się na nią i przeczytałem z jej serca, że nie jest już dziewicą, i, że duży się w jakimś wieśniaku o wypukłych wargach i muskularnym brzuchu. Ale z nim nie spała, ani nie miała śmiałości do niego się odezwać. Tymczasem dostałem nagle w gębę. I to z obu stron. Jak można być takim świnią? Faceci to świnie. Patrzyła na mnie z głupią miną. Niech myśli co chce. Taki jestem, i byłem taki. A ona powiedziała jeszcze przez zaciśnięte zęby. I taka perwersja ma być moim mężem. Nigdy ci nie dogodzę. Ty chamie. Popatrzyłem na nią rozbawiony. Nie boisz się już, kropka, powiedziałem. Była to prawda. Ja na chwilę zapomniałem o pułapce, el michu, i że to coś obok mnie ma być moją żoną staruchą. Jak już znasz wszystkie moje myśli, to nie będziesz pytać o kobiety. Mam nadzieję. Świnia. Rzekła po prostu. Nie chcesz mnie, tylko jakąś ritę w jedwabiach. Przecież znam cię kilka chwil, Maria, a rita zawsze mi się podobała. Jesteś świnią i masz robaczywe myśli. Nie tak wyobrażam sobie miłość. Maria, może lepiej idź już do domu. Jak można tak myśleć o dziewczynach i o kimkolwiek? No a co z tobą, co to za muskularny brzuszek ci się marzy? Powiedz prawdę, Maria. Przecież ją znasz. Warknęła. Ale to tylko tak na chwilę bym go chciała. Kropka spojrzała na mnie z ukosa pierwszy raz i zaraz spuściła głowę. Wiem. A ja też tak coś bym z ritą pokręcił. Nie, ty masz zboczenie na zboczeniu. Która by tak chciała, musiałaby być pierwsznięta. Nigdy nie robiłaś tak, to nie wiesz. Kobitki robią różne takie rzeczy.
ale ty jesteś za młoda. No teraz to już wiesz, ale nie czujesz. Tu. Ciąg dalszy nastąpi. Tu. Na stronie www.kupy.pl możesz to przeczytać w 90 językach i zarabiać na polepszaniu tłumaczenia.